Witam wszystkich na kolejnym wideo. Dzisiejszy temat tracking, czyli tropienie zwierzyny, interpretacja śladów na wielu poziomach. Ta tematyka jest bardzo złożona. Tak naprawdę wiele osób jakby zainteresowanych survivalem, bushcraftem, czy też po prostu outdoorem nie podejmuje się tej tematyki, no bo wie, że to zajmuje lata, żeby pojąć tą całą wiedzę i umiejętności, żeby być w stanie realnie tropić zwierzynę, realnie wiedzieć, co się działo, realnie przewidywać działania i zachowania zwierzyny. I to jest wszystko prawda, no, to jest prawda. To właśnie tyle czasu zajmuje i to wymaga dużo pracy i treningu. Jednak w tym filmie podejmuję próbę skompresowania tej wiedzy tak naprawdę w pigułkę. Wybrałem najważniejsze aspekty tego zagadnienia, tak abyście po obejrzeniu tego filmu mieli już realne narzędzia do zaczęcia ćwiczyć tego już na własną rękę. Tak więc cóż, przechodzimy do tematyki. Będę tutaj krok po kroku wszystko objaśniał i tu w terenie będę Wam pokazywał różne przypadki i przykłady właśnie technik, sposobów na interpretację tego, co tu się działo. Żeby w ogóle zacząć omawiać tą tematykę trackingu, tropienia, na początku musimy tą szeroką tematykę podzielić na 6 kategorii, subkategorii, obszarów. Pierwszym obszarem jest identyfikacja śladu, szlaku zwierzęcego. Czyli tak naprawdę samo znaczenie tego jest proste, czyli jakie zwierzę przemieszczało się tym szlakiem, jakie zwierzę zostawiło ten ślad. Wchodzi w to pewien zakres wiedzy umiejętności, który oczywiście będę później rozwijał. Drugim obszarem trackingu jest tak zwany trailing, czyli kierunkowanie. To skąd, dokąd zwierzę szło. Jaki obszar lasu, z jakim obszarem lasu łączy pewien szlak zwierzęcy. Kolejnym obszarem trackingu jest tak zwany aging, czyli ocena wieku śladu. Jak długo ten ślad tutaj jest. Kiedy zwierzę zostawiło ślad? Kiedy zwierzę korzystało ze szlaku zwierzęcego? Co potem nam posłuży się do oceny, jak często zwierzę korzysta z danego szlaku zwierzęcego, co nam posłuży potem nawet do interpretacji, w jakich porach dnia zwierzę przemieszcza się danym szlakiem. Co jest tak naprawdę kluczowe przy polowaniu lub chociażby przy robieniu zdjęć zwierzynie. Czwartym obszarem trackingu jest tak zwany tracking okolicznościowy, czyli interpretacja topografii terenu, roślinności w danym terenie, przeważających warunków w terenie, aby ocenić, jak one wszystkie wpływają na schemat działania zwierzyny i poszczególnych jej gatunków w okolicy. Piątym działem jest tak zwana interpretacja śladu, interpretacja tego, co się tutaj zdarzyło. Czyli czytając ślady, wiemy, co tutaj się działo, co zwierzę robiło, czy tutaj po prostu leżało, spało, czy szło powolnym krokiem, czy biegło, czy skakało, czy może walczyło z czymś, czy zwierzę zauważyło coś i stanęło nagle. Ten dział dostarcza nam dodatkowych informacji, które budują nam ogólny obraz tego, co się w okolicy działo. Ostatnim obszarem trackingu jest tropienie psychologiczne. Ocena tego, jak zwierzę się czuje, czyli czy jest przestraszone, czy jest spokojne, czy jest złe, na przykład rozdrażnione. Jakie ogólne uczucia towarzyszą zwierzęciu tutaj w otoczeniu? Jak to może wpłynąć na jego dalsze zachowania wobec nas, czy wobec otoczenia, czy wobec innych zwierząt w okolicy, które na przykład są ważne dla naszego działania? To jest kolejne źródło informacji, które dokładamy do całego obrazka naszej tutaj sytuacji terenowej. Pewnie kiedy myślicie o tropieniu zwierzyny, to pierwsze, co przychodzi Wam do głowy, to widok odciśniętego śladu zwierzęcia na ziemi. W praktyce jednak znalezienie takiego śladu jest dużo rzadsze niż znalezienie szlaku zwierzęcego. Z czysto matematycznego punktu widzenia odcisk stopy na ziemi jest to punkt, a szlak zwierzęcy jest to prosta. Jest to razy dużo większy obiekt, dwa, że jest to obiekt podłużny i mamy dużo większą szansę na natrafienie na właśnie ten obiekt niż na pojedynczy odcisk stopy zwierzęcia. Ponadto w lesie przeważnie powierzchnia jest taka, że odcisk taki nie będzie widoczny. Ewentualnie będzie na ziemi pod liściem, będzie zakamuflowany, spadną igliwia, spadnie wszystko z drzew i nie będzie widoczny już ten ślad. W 90% na początku, jeżeli trafimy zwierzynę, to spotykamy się ze szlakiem zwierzęcym, nie ze śladem. Jeden taki szlak zwierzęcy właśnie tutaj dla Was znalazł. To jest ta ścieżeczka. Wąska ścieżeczka
taka, jak tutaj widać. Wykorzystujemy ją do pierwszego kroku, do pierwszej jakby sfery trackingu, czyli do identyfikacji. Patrząc tutaj na ten szlak zwierzęcy, oceniamy jego szerokość. Oceniamy jego szerokość, nie jest zbyt za szeroki, więc raczej bizony tędy nie chodzą. Stawiam na zwierzynę od średniej wielkości do małej wielkości. Tutaj z kolei widzimy szlak zwierzęcy, który wchodzi w zarośla i jak widać, tutaj Wam postaram się przybliżyć, wchodzi w zarośla i jest dość niski. Na górze jest wegetacja, rośliny, które nie są naruszone i są na relatywnie niewielkiej wysokości. Jakby chodziło tędy coś dużego, to na pewno te rośliny tak dobrze by się nie miały na tej wysokości. Na pewno byłyby lekko, albo nawet i nie lekko uszkodzone, albo w ogóle by ich nie było, ponieważ zwierzęta jak uszkodzone jakimś szlakiem, to chodzą nim często. I nie minęłoby kilka dni, tygodni i już wszystko by było połamane i by po prostu nie odrastało, bo byłoby niszczone na bieżąco. Tutaj z kolei, teraz przejdziemy do szlaku numer 2, który jest bardzo niedaleko. Mamy bardzo bogatą tutaj okolicę, jeżeli chodzi o szlaki zwierzęce. Ten z kolei tutaj, spróbuję Wam tutaj może tak pokazać. Ten z kolei tutaj, z tego co widzicie, jest dość mocno wydeptany, dużo mocniej wydeptany i jest w miejscu, gdzie nie ma roślinności takiej poziomej na górze. Czyli najprawdopodobniej z tego szlaku korzysta zwierzyna większa, której przeszkadzałaby roślinność na wysokości takiej jak w przypadku szlaku poprzedniego. Tutaj możemy wywnioskować z tego, że tamtym szlakiem chodzi zwierzyna małej wielkości, a tym szlakiem chodzi zwierzyna dużej i średniej wielkości. Dodatkową rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że tutaj ten szlak idzie, przechodzi przez belkę, idzie tędy, widać tutaj po ziemia, która jest poruszona poprzez zwierzynę. I po drodze tego szlaku jest taki oto kawałek drewna. Widać, że bardzo często coś po nim przechodzi. On sobie tutaj leżał, spróchniał, ale sam z siebie tak by nie skończył. Co chwila coś się o niego potyka, coś o niego uderza i dlatego wygląda on tak, a nie inaczej. Dlatego też mała zwierzyna czegoś takiego by nie zrobiła. Dlatego to musi być coś ciężkiego, dużego. Ewentualnie większego, średniego. Kolejnym aspektem, którym możemy rozpoznać, jakie zwierzęta chodzą danym szlakiem, kiedy już go znajdziemy, to są tak zwane droppingi, czyli po prostu odchody. Odchody zwierzyny, która się porusza tym szlakiem. Jak znajdziecie już szlak zwierzęcy, to prędzej czy później na 100% znajdziecie właśnie odchody. I po odchodach możecie bez problemu ocenić. Nie musicie znać na pamięć wszystkich wyglądów odchodów każdego zwierzęcia. Wystarczy, że widzicie rozmiar. I już wtedy wiecie mniej więcej, jakiej wielkości zwierzyny się spodziewać. Tak jak przewidzieliśmy przy pierwszej ocenie naszego szlaku zwierzęcego, uczęszczają nim również zwierzęta mniejszej wielkości. To możemy stwierdzić przez tutaj nasze droppingi. Tak naprawdę w 90% przypadków, kiedy mamy szlak, z którego wiemy, że korzysta duża zwierzyna, wiemy też, że na pewno korzysta z niego mała zwierzyna. Ponieważ tutaj wchodzi tak zwana PLF, Path of Least Resistance. I to jest po polsku droga najmniejszego oporu. Zwierzęta zawsze wybiorą ścieżkę, po której najłatwiej jest przejść. Lepiej iść drogą, która już jest wydeptana przez dużo większe zwierzęta, niż samemu torować sobie trasy przez trawy, ciernie i inne podobne. Dlatego, kiedy zwierzęta mają taką okazję, to z niej korzystają. I to właśnie nam udowadnia ten dropping. Ok, kolejnym elementem, jaki możemy napotkać na naszej drodze, kiedy podążamy szlakiem, są tak zwane ocierki od drzewa. Czyli wtedy, kiedy zwierzęta ocierają się o drzewo. Robią to z różnych powodów. Albo żeby się podrapać, albo żeby pozbyć się futra, które nie jest im już potrzebne, bo na przykład jak się robi cieplej na wiosnę. I w tym momencie możemy ocenić, jak wysokie jest zwierzę. Czyli one zawsze ocierają się główną masą ciała. Czyli wiemy, że w tym wypadku najprawdopodobniej sarny, jelenie, ewentualnie mógł być to jakiejś małej wielkości łoś, ocierał się w ten sposób o drzewo. Kiedy mamy taki ślad, możemy spotkać również elementy futra utkwione w korze. Tutaj akurat ich nie widzę, najprawdopodobniej dlatego, że kora tego drzewa jest taka dość miękka i jest bardzo jakby niskoprofilowa. Dużo tej sierści nie jest w stanie wyrwać.
Drugim powodem może być to, że jest luty. Zwierzęta jeszcze nie tracą, tak bardziej wolą trzymać jeszcze swoje futro niż się go pozbywać. Możemy też czasem zobaczyć ślady po rożu, zadrapania na drewnie. I tutaj widzę minimalne ślady, które na pewno nie były zrobione przez drewno spadające, bo tutaj nie widzę żadnego zwalonego drzewa, które mogło to zrobić. Może będziecie w stanie to zobaczyć. Może się uda. Tutaj takie zadrapania, takie potrójne zadrapanko. Tak jakby zwierzę zahaczyło rogiem i zrobiło tutaj minimalne ślady. Prawdopodobnie nie był to patyk żaden, co leży w okolicy, ponieważ one są dość lekkie, jakby spadały, raczej by czegoś takiego nie zrobiły. Nie ma tutaj żadnego dużego drzewa, które by leżało i by zrobiło taki ślad swoimi bocznymi konarami. I też jakby repetytywność tych trzech śladów, które wyglądają trzy obok siebie, trzy mniej więcej pod tym samym kątem. To by wskazywało na to, że zwierzę po prostu trzy razy wykonało ten sam ruch. Tak więc cóż, przechodzimy dalej do ostatniego elementu, który możemy napotkać na naszej drodze podczas trackingu w dziale identyfikacji. Ok, podążając szlakiem, w pewnym momencie trafimy na miejsce, gdzie rzeczywiście jest możliwe stworzyć ten poszukiwany przez nas najcenniejszy imprint, czyli odcisk stopy zwierzęcia, racicy zwierzęcia na ziemi. W tym wypadku wybrałem tutaj to bagienko. Tutaj śladów zwierząt jest cała masa. Zaraz zdejmę aparat ze statywu. Pokażę Wam najładniejszy ślad tutaj w okolicy oraz całą masę śladów odciśniętych na ziemi tutaj, które są. Widzimy tutaj przybliżenie na piękny odcisk racicy. I znowu, w tym momencie nie musicie wiedzieć wszystkiego o tym, jak wyglądają ślady zwierząt. Po tym, jaka miękka jest gleba, jak głęboko wchodzi racica, po prostu wiecie, jak ciężkie mniej więcej było zwierzę i czego się spodziewać. Znowu, ta cała nauka jest do zrobienia w domu. Możecie uszyć przed komputerem, albo przed książką, albo zabrać książkę ze sobą. No a teraz to nawet jest internet w telefonach, więc spokojnie można te ślady analizować już samemu. Mając nasze ślady, czyli już zidentyfikowawszy zwierzynę po różnych aspektach, po szerokości szlaku, wysokości roślinności poziomej na szlaku, innych jakby staranowanych przeszkodach, po odchodach zwierzyny, po ocierkach drzewnych, czasem ewentualnie też po futrze. W końcu trafiliśmy na czysty, jakby wyraźny odcisk zwierzęcia. Więc teraz dopiero możemy przejść do dalszych dyscyplin, dalszych działów trackingu, a kolejnym działem jest trailing, czyli ocenianie kierunku, w którym zwierzę się przemieszcza, skąd przyszło i gdzie idzie. Ok, tak więc odcisk, który znaleźliśmy, jest to odcisk zwierzęcia. Mając już tą całą wiedzę z identyfikacji zwierzęcia, możemy zacząć już trailing. I od tego momentu nie będę już używał śladów zostawionych przez zwierzęta, tylko śladów zostawionych przeze mnie. Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że tak jak widzieliście poprzednio, ten ślad jest bardzo mały i po prostu dużo wygodniej będzie mi kierować kamerę na ślad człowieka, który jest dużo większy. Będę dużo większe pole do popisu, jeżeli chodzi o pokazywanie szczegółów tego śladu, które potem będziecie mogli w perfekcyjny sposób przenieść na interpretację śladów zwierzęcych. Drugim powodem jest to, że ślad ludzki to jest jedyny ślad, na który macie kontrolę. Jak nie jesteście w lesie co chwila, macie las daleko, ale macie załóżmy podwórko albo skwerek obok domu, to możecie robić swoje własne ślady i je interpretować, ćwiczyć. Wy decydujecie, gdzie i kiedy ślad powstanie, dlatego macie bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o naukę śladu i naukę wszystkich innych dyscyplin, czyli jak ślad wygląda w przypadku różnych scenariuszy, kiedy idziecie w różny sposób, zostawiacie ślad na różny odstęp czasu, przy różnej pogodzie, różnej temperaturze i po prostu krótko mówiąc, macie bardzo duże pole do popisu. Dlatego teraz przechodzimy płynnie do kolejnego działu trackingu, czym jest trailing, ale już tym razem będę posługiwał się śladem swoim własnym. Zapraszam. Pierwszym narzędziem, aby zacząć w ogóle tematykę trailingu, będziemy potrzebować znanego kija traperskiego. To jest taki kij, który mniej więcej jest długość taki jak widać, około metra, coś takiego. Zwykły kij prosty, nie musi być jakiś super prosty. Zakończony ostro przy cieńszym jego końcu. Dwie pętelki, tutaj jak widzicie dwie pętelki na nim. Mniej więcej na wysokości spodziewanego miejsca,
gdzie będzie się kończył odcinek między środkiem pierwszego śladu, a drugiego śladu w szlaku zwierzęcym. Te sznurki będą służyć temu, że kiedy już określimy przeciętną długość kroku przy normalnym chodzie zwierzęcia, albo w tym wypadku mnie, czyli człowieka, zaznaczamy sobie ją nożykiem, bo to jest jakby stały krok przy normalnym chodzie, a te dwa sznurki to będzie służyło do zaznaczenia długości kroku, kiedy krok się skróci, a ta tutaj dalej od zaostrzonego końca do zaznaczenia kroku, kiedy krok się wydłuży. Będziemy mieli tak jakby trzy tryby. Tryb domyślny, zaznaczony na stałe i tryb krótszy, tryb dłuższy. Ok, teraz zaczyna się już prawdziwy tracking. W tym momencie wykonam marsz kilka metrów tutaj na tym błotnistym terenie za mną po prostej linii, a następnie odbiję w lewo pod kątem około między 45 a 90 stopni. Odbiję po prostu zdecydowanie w lewo. Później wybiorę któryś ze śladów. Na podstawie jego omówię wszystkie charakterystyczne części śladu, bo ślad dzieli się na wiele części, na które trzeba zwracać uwagę, i objaśnię dokładnie, jakie części śladu mówią nam jakie rzeczy, na co musimy zwracać uwagę, szczególnie przy trailingu. Następnie, używając kija traperskiego, będę szedł od śladu do śladu, pokazując, jak to się dokładnie robi, zwłaszcza w przypadku, kiedy mamy trudność z zobaczeniem kolejnego śladu z punktu widzenia tego śladu, który już widzimy. Po ćwiczeniu na własną rękę pójdziecie już do lasu, to sytuacja, gdzie jedziecie po śladach, a potem śladu nagle nie widzicie, wam się zdarzy na 101%. I wtedy właśnie do gry będzie wchodził kij traperski, gdzie na podstawie dwóch śladów pokażę wam, jak się go używa przy marszu po prostej linii, a potem na podstawie śladu zaraz przed skrętem pokażę wam, jak ważny on jest, żeby znaleźć kolejny ślad, kiedy nasz obiekt, który śledzimy, skręcił albo w inny sposób zmienił tryb swojego marszu. Zapraszam. Ok, zrobiłem pierwszy mój ślad podczas mojego marszu. I teraz tak, ślad dzielimy tak naprawdę na trzy strefy. Czyli podłogę śladu, czyli cała powierzchnia tutaj, ta płaska w środku, podłogę śladu, ścianę śladu, czyli ściany, tutaj te granice śladu, które pokazuję patykiem, i horyzont śladu, czyli obszar tam mniej więcej 20 cm, w promieniu 20 cm od środku śladu. I teraz tak, analiza poszczególnych tych charakterystyk śladów jest ultra ważna, jeżeli chodzi o tak naprawdę wszystkie dyscypliny trackingu. Jeżeli chodzi o trailing, to w szczególności interesuje nas ściana śladu, najbardziej nas interesuje ściana śladu. W drugiej kolejności interesuje nas horyzont śladu, a dopiero w trzeciej kolejności interesuje nas podłoga śladu. Ściana śladu, jak widać w tym wypadku, jest dość równomierna. Ściana z tej strony, jak i z tej strony, jest w miarę 90 stopni do podłoża, tak samo jak i w przypadku przedniego, tutaj przedniej strony śladu. Z przodu nie ma zbyt dużego jakby zanieczyszczenia, jest w miarę wszystko klarowne, z tyłu to samo. Tak więc ten ślad na 90% jest śladem osoby, która szła prosto. Podłoże śladu, jak widzimy, jest też bardzo klarowne. Odcisk protektora w bucie jest dość wyraźny, tak samo z tyłu, jak i z przodu. Odcisk środka buta tak samo wyraźny, nie ma tutaj zanieczyszczeń, są ostre kąty. I tak więc tutaj nic specjalnego się nie działo, ktoś szedł po prostu do przodu w miarę pewnie, tak jak zresztą widzieliście na wideo. Zapamiętujemy te trzy strefy, podłoga, ściana, horyzont śladu, i przechodzimy dalej do tego, jak używać tego wraz z kijem trackera, aby skutecznie trailować. Ok, oto sposób na to, jak znaleźć kolejny ślad, widząc już pierwszy, w terenie, który już nie jest tak klarowny, jak tutaj celowo zrobiłem w tym przypadku. Aby to zrobić, bierzemy pierwszy ślad, oceniamy, gdzie był palec, jakby kciuk u nogi, i gdzie jest prawa strona pięty. Łączymy te dwa elementy z zapasem długości, tak jak teraz. I w tym momencie idziemy wzdłuż patyka i zobaczcie. Nasz drugi ślad jest idealnie wzdłuż patyka. Taka jest anatomia ludzkiego chodu. W przypadku oczywiście zwierząt jest trochę inaczej. Ale tutaj zapraszam już do lektury i do zgłębiania tej tematyki. Tak samo to działa, tylko że po prostu inne są zależności. W przypadku człowieka działa to właśnie w ten sposób.
Teraz tak, zakładamy, że jest to marsz normalny. Zresztą widzieliście to na wideo. Liczę środek śladu, do środka śladu. Tutaj biorę odległość, popieram. I za pomocą noża sobie tutaj wyznaczam małym wcięciem zaznaczam tutaj długość śladu typowego. Te dwie pętelki zostają na później, jak będę zmieniał długość kroku, będę analizował inne długości kroków. Ok, to teraz jeżeli chodzi o trailing, to mam okazję nagrać tutaj trochę lepiej skręcanie, sam moment skrętu, ponieważ teraz mam dużo lepsze podłoże. Tak więc pokażę wam tutaj na tym podłożu, na tym kawałku, co widzicie za mną, wykonam marsz i w pewnym momencie skręcę tak bardzo mocno w prawo, w waszym kierunku. Z tego poziomu już możecie sobie ćwiczyć też sami i skręcać coraz bardziej i bardziej łagodnie i sobie to analizować, kiedy te charakterystyki i ślady, które wam zaraz pokażę, będą coraz słabsze i słabsze. Ale na początek pokażę wam to na dość mocnym śladzie skrętu, żeby po prostu było łatwiej, żeby było bardziej widoczne. Tak więc cóż, zapraszam, zaraz będę wykonywał marsz. Przeanalizujmy zatem mój moment skrętu. Tutaj mamy ślady, gdzie idę w jednej osi. Tu mamy ślady, gdzie idę już w drugiej osi. Tutaj mam ślad troszkę wydłużony, z tego co widzę. Tak samo tutaj myślę, że troszkę jest wydłużony. Tak, bo przeszedłem trochę szybciej. Jeżeli chodzi o ten zespół czterech śladów, kiedy zmieniałem kierunek, to najbardziej będzie nas interesował ten tutaj ślad. I na podstawie charakterystyk, które zaraz wam powiem, na podstawie tego śladu, kiedy wam tutaj już zrobię zbliżenie, powiem wam, dlaczego trzeba, kiedy już połączymy nasze kropki i będziemy trailować dalej, to po jakich charakterystykach wyczytać, że śladu następnego musimy szukać bardziej w prawo, czyli tutaj, gdzie się znajduje ten ślad, a czasami nawet jeszcze dalej w prawo, zależnie, która noga zaczyna skręt i jak skręt jest ostry. I to się wyczytuje tutaj z tych charakterystyk na podstawie podłogi, ściany i horyzontu śladu, które właśnie zamierzam wam przedstawić, tylko najpierw zrobię zbliżenie na ten ślad, czyli ślad kluczowy, ostatni ślad w osi starej, przed osią nową, która już wystąpiła po skręcie. Zatem zobaczymy. Ok, zobaczcie. Tutaj jak macie ten ślad, to analizujemy oczywiście trzy elementy śladu. Podłogę, ścianę, horyzont śladu. Podłoga śladu, tutaj już widać na podłodze, że prawa strona podłogi śladu jest troszkę głębsza niż lewa strona podłogi śladu. Tu jest troszkę głębiej niż tu. Tutaj trochę może mniej widać przez roślinność, ale tutaj widać doskonale, że jest troszkę głębiej z prawej strony. I to oznacza, że troszkę większa siła była włożona po prawej stronie stopy niż po lewej. To jest jakby pierwszy znak, że coś chciało się odepchnąć z pomocą stopy od tamtego kierunku, aby pójść w tamten. Drugim elementem jest ściana śladu. Z lewej strony ściana praktycznie nie istnieje. Tak jak tutaj widzicie. Jest całkowicie zniszczona. To jest kolejny jakby powód, żeby twierdzić, że dużo większa siła działała w tamtą stronę. No i kolejnym, ostatnim charakterystyką śladu jest horyzont śladu. I tu jak widzimy, po tej stronie horyzont śladu jest czyściutki i elegancki. Po tej stronie jest całkowicie zniszczony. Elementy śniegu latające w waszą stronę, tutaj za zakłócenia naprawdę spore. To jest nasz ostateczny dowód, że coś, nasz obiekt użył dużo więcej siły w lewą stronę niż w prawą, czyli odepchnął się od lewej strony, żeby przemieścić swoją masę ciała w prawo. Więc mając te wszystkie tutaj wskazówki, kiedy trailujemy, kiedy tutaj używamy naszych punktów kluczowych, lokalizujemy tutaj prawą część tylnej części stopy, pięty, łączymy to z kciukiem i tym razem nie skanujemy tego już w tym kierunku i nie panikujemy, jak nie znajdujemy w tamtym kierunku śladu, tylko wiemy, że trzeba zeskanować troszkę bardziej w prawo. I dokładnie tak jak widzimy, następny ślad wcale nie będzie w tym obszarze, gdzie byśmy się tego spodziewali, tylko rzeczywiście trochę z prawej strony. I tym optymistycznym akcentem kończymy zagadnienie trailingu i przechodzimy do kolejnego zagadnienia w trackingu, którym jest aging, czyli analiza wieku śladu. Zapraszam.
Okej, okay, czas zająć się kolejną dziedziną trackingu, którą jest aging, czyli ocena wieku śladu. Ten ślad, który widzicie, jest to pierwszy ślad z wczoraj, który wykonywałem podczas mojego marszu. I on ma teraz 18 godzin. Ja go wykonywałem o godzinie 17 dnia poprzedniego. Teraz jest godzina 11 dnia następnego. Ten ślad miał czas 18 godzin, aby się wyage'ować. Teraz na waszych oczach zrobię kolejny ślad, zaraz obok niego, tą samą stopą, w tym samym rytmie, idąc tak samo, a następnie porównamy te dwa ślady i przedstawię wam podstawowe zasady agingu. Ok, przy agingu naszym podstawowym narzędziem, naszym podstawowym zmysłem będzie nie wzrok, a dotyk. Będziemy potrzebowali narzędzia, którym jest po prostu kawałek patyczka, który bardzo łatwo się gnie. Bardzo łatwo się wygina i się nie łamie. Byle jaki z podłoża, który po prostu spełnia tą funkcję. Łatwo się gnie i się nie tak łatwo łamie. Teraz tak, to co nas interesuje, to jest podłoga i ściana śladu. A dokładnie, jeżeli chodzi o ścianę, to interesuje nas twardość ściany. I teraz, jeżeli chodzi o podłogę i ścianę śladu, to interesują nas fizyczne właściwości tych dwóch elementów. Przykładowo, twardość ściany i łatwość wchodzenia patyka w tą ścianę. Tutaj przy nowszym śladzie przykładam siłę, patyk wchodzi w kilku miejscach, zapamiętuję, z jaką siłą muszę patyk pchać, żeby wszedł w różne miejsca tutaj w ścianie śladu, w ziemię, czyli oczywiście nie dać się zmylić, jeżeli chodzi o utkwione stałe elementy typu igliwie i patyki w ścianie. Trzeba oceniać ziemię. Teraz porównam, to jest ten ślad nowszy. Teraz porównam ze śladem starszym. Tu wchodzi łatwo. Tu wchodzi bardzo łatwo. Z tego co widzę, w starszy ślad patyk wchodzi łatwiej. Dlaczego tak się dzieje? Za tym stoi pewne zjawisko, które jest bardzo ważne. Zanim o nim powiem, to jeszcze, co nas interesuje, to na podłodze śladu łatwość niszczenia imprintów. Czyli jaką siłę muszę przyłożyć, żeby tutaj ten imprint skasować. Tutaj muszę przyłożyć, zapamiętałem jaką siłę muszę wkładać. Tutaj czuję tą siłę i teraz to samo zrobię w tym miejscu. I ponownie czuję, że łatwiej mi to idzie przy śladzie starszym niż przy śladzie nowszym. Za tym stoi pewne zjawisko. Jakie to jest zjawisko? To jest zjawisko, że kiedy stajemy stopą w ziemię, to ją sprasowujemy. Z pomiędzy cząsteczek ziemi, z pomiędzy ziarenek piasku, wypompowujemy powietrze. Wyciskamy je. Wtedy te cząsteczki są bliżej siebie. A jak są bliżej siebie, to są gęstsze. A jak są gęstsze, to są twardsze w większości przypadków. Kiedy już zdejmujemy nogę z ziemi, idziemy dalej, to wtedy to ciśnienie już nie działa. Już nie przykładamy żadnego ciśnienia. Wtedy ciśnienie atmosferyczne wpycha z powrotem powietrze między cząsteczki ziemi, ziarenka piasku i tym podobne. To wszystko się dzieje z biegiem czasu. A ten czas zależy od następujących czynników. Od pogody, od temperatury, od pory roku, od pory dnia, od wilgotności, jakiego typu jest gleba i inne, wszystkie inne, które mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób ten proces przebiega. W zimę, jako ciekawostkę, tutaj nie mam co prawda śniegu, jest odwrotnie, ponieważ kiedy następujemy na śnieg, gdy jest granica temperatur około zera, to kiedy następujemy na śnieg, to wtedy sprasowujemy go, powodujemy tarcie i na ułamek sekundy ten śnieg topnieje. Zdejmujemy ciśnienie, śnieg znowu zamarza. I wtedy ten proces już nie działa. Czyli kiedy woda, którą na sekundę stopimy naszym ciśnieniem i tarciem od naszego buta, od sprasowania śniegu, zamarza i tak już zostaje, dopóki jest temperatura ujemna. I wtedy aging działa odwrotnie, z biegiem czasu ten lód twardnieje, zbija się, jeżeli jest minusowa temperatura oczywiście. I im starszy ślad, tym te imprinty, ściana i imprinty na podłodze śladu są twardsze. Ten proces, o którym wam mówiłem przy agingu, ten zimowy, myślałem, że nigdy nie będę miał okazji go nakręcić. Z dzisiaj na jutro w nocy będzie najniższa temperatura tutaj w okolicy Houston od 30 lat. Więc mogę wam pokazać to właśnie, co wam powiedziałem o zimowym aspekcie w realu, a nie tylko w teorii. Zobaczcie, ten ślad, jak spróbuję wejść w ścianę śladu, no to mam opór, tu mam słabszy, tu też, tu mam dość solidny,
opór. Sprawdźmy teraz podłogę śladu. Zobaczcie, po podłodze śladu tutaj to będzie najlepiej widoczne. Patrzcie, tutaj ten kawałek, który próbuje ruszyć, no za cholerę nie chce iść. Ten tutaj, który próbuje ruszyć, też nie chce iść. A teraz zobaczcie, co się stanie, jak wykonam na waszych oczach od razu ślad. O, właśnie tutaj zrobiłem ślad i teraz zrobimy to samo. Zbadam ściany. Zobaczcie, wchodzi bardzo łatwo. Tak naprawdę aż się odłamują te kawałki. Wchodzi w miarę łatwo, zwłaszcza tutaj pod spodem. O! Czuję, że łatwiej niż przy tym śladzie poprzednim, ale zobaczcie, co się dzieje na podłodze śladu. Patrzcie. Bezproblemowo, przykładając dużo mniejszą siłę, zobaczcie, robię co chcę z tymi tutaj kawałkami. No zobaczcie. Robię z nimi co mi się żywnie podoba. Tutaj nie ma takiej opcji. A ślad ten ślad ma około pół godziny. Pół godziny, nie ma wcale 18 godzin, jak w poprzednim przypadku, kiedy porównywaliśmy, tylko ma pół godziny. Ten ślad, no sami widzieliście, ma kilkadziesiąt sekund. Tu jeszcze ciekawostka, trzeba uważać na to, z której strony śladu się patrzy, szczególnie jeżeli jest słońce pod kątem, tak jak teraz mniej więcej. Słońce jest w miarę, nie jest to południe, jest godzina 15 coś, tak więc słońce jest troszkę niżej, więc z tej strony od słońca będziemy mieli cień, z tej będziemy mieli światło, więc czasami przy granicznych temperaturach, takich bardzo granicznych, no to wtedy ten efekt nie będzie działał w strefie naświetlonej, czyli tutaj te elementy, może tutaj to działa, no te elementy w strefie naświetlonej, o dokładnie, widzieliście, co się stało? Z części naświetlonej dużo łatwiej odchodzą od ścian, od podłogi śladu, niż te w części zacienionej. O, zobaczcie, no ja tutaj próbuję. Dużo ciężej odszedł niż to. Więc na to trzeba zwracać uwagę, to jest jakby efekt, to jest jakby trochę aspekt zaawansowany. Okej, taka ciekawostka, mamy strasznego farta, bo są idealne warunki do pokazania tego. Tak więc cóż, przechodzimy dalej. Ćwiczenie, jakie możecie wykonywać z tego zakresu, to jest po prostu robienie śladu, a następnie odwiedzanie go co godzinę przez najbliższe 12 godzin. Potem po nocy i następnego dnia co 2-3 godziny. Potem przez cały tydzień regularne odwiedzanie go co 12 godzin. I wtedy po prostu będziecie analizować w ten sposób, co ja analizuję. I będziecie wtedy już czuli, jak to wszystko działa. Bardzo często też, w tym przypadku akurat nie, też ten proces, o którym powiedziałem, będzie wpływał na wygląd śladu. Czyli ślad po prostu będzie miał inny trochę kolor, inny trochę zabarwienie. Ważne jest, abyście to ćwiczenie powtarzali. Idealnie by było, gdybyście zrobili to po prostu 4 razy w roku, wiosną, latem, jesienią, zimą. Najlepiej częściej, w różne pogody, różne temperatury, na różnych typach gleby. I wtedy po prostu z biegiem czasu będziecie coraz bardziej wtajemniczeni w ten temat i coraz skuteczniej będziecie mogli ocenić, kiedy dany ślad był zrobiony. A to już tylko Wam otworzy drogę do dowiedzenia się, jak często zwierzę przechodzi danym szlakiem, kiedy najczęściej z niego korzysta, w jakich porach dnia i bardzo Wam to ułatwi wszelkie interakcje ze zwierzyną, kiedy jesteście w terenie dzikim. Dobrze, jeżeli chodzi o aging, to tyle. Przechodzimy dalej do kolejnego zagadnienia, jakim jest tracking okolicznościowy, czyli analiza zachowań zwierząt po topografii terenu, przeważającej roślinności i przeważających warunkach. Zapraszam. Okej, jeżeli chodzi o tracking okolicznościowy, czyli wykorzystanie, analiza terenu, w jakim się znajdujemy i geografii do przewidywania ruchów zwierzyny albo do tropienia tej konkretnej zwierzyny, to właśnie dzielimy to na te dwie jakby strefy. Czyli albo znalezienie obszaru, gdzie jest większa szansa na znalezienie śladów zwierzyny albo samej zwierzyny, albo wytypowanie, gdzie dany obiekt, który śledzimy, poszedł. I w tym wypadku tutaj Wam pokażę na przykładzie tutaj zakola rzeki i lasu, który jest tutaj przy tym zakolu. Kiedy mamy nasz pierwszy obszar, czyli chcemy znaleźć naszą zwierzynę, no to wiemy, że rzeka no to jest źródło wody i ogólnie zwierzęta będą tam chodziły, żeby po prostu uzupełnić płyny. Więc tutaj tworzy się nam taki jakby półkolisty obszar, który im bliżej jest do samego zakrętu rzeki, do samej końcówki zakrętu rzeki, tym on jest mniejszy. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że przeważnie linia brzegowa w lesie jest
trudniejsza w dostępie niż linia brzegowa na łące. Po prostu jest mniej zarośli, mniej trzeba się namęczyć, żeby do tej wody dojść. I zwierzęta tak samo robią, tak jak my. One wolą zamiast z lasu do wody przeważnie schodzić. Dlatego tutaj mamy tworzony taki obszar, gdzie wiemy, że zwierzęta będą nam chodziły częściej i im bardziej ten obszar jest jakby zamknięty tą rzeką, tym jest on mniejszy, więc mamy większą szansę na znalezienie jakichś śladów zwierzęcych. To samo się tyczy bagien. Jeżeli mamy bagno, no to wtedy wiemy, że zwierzęta, które idą z tego obszaru leśnego do tego obszaru leśnego, przeważnie nie będą przechodziły przez bagna i się nie będą męczyć, tylko będą obchodziły bagno po jego najbliższych krawędziach. To samo jest tyczy jeziora. Czyli jak chcemy znaleźć jakiś ślad zwierzęcy, no to wtedy po prostu szukamy na skraju tego bagna albo jeziora i wtedy wiemy, że to zwierzę nie będzie szło takim dużym łukiem z dala od tego bagna, bo nadrobi drogi. Zwierzę nie ma interesu, żeby nadrabiać drogi, ono chce iść najkrócej, jak tylko się da. Więc będzie szło tutaj, gdzie tylko się da, jak najbliżej tego zbiornika albo tej przeszkody. Więc o to tu chodzi przy znajdywaniu obszarów, gdzie najwięcej tych zwierząt chodzi, żeby podjąć trop. Okej, przechodzimy do kolejnej dyscypliny trekkingu. Jaką jest interpretacja śladu? Tutaj w tym momencie, na tym białym polu za mną, jeszcze nieruszonym, może przez tylko parę zwierząt, wykonam dwa chody, jakby dwa marsze. Pierwszy z nich będzie taki, że będę szedł normalnym krokiem, taki jaki już pobieraliśmy, jak już analizowaliśmy wcześniej. Będę szedł normalnie, a potem wykonam skok. Podczas drugiego chodu, drugiego marszu, będę się skradał, także wiem do czego idę, ale staram się podejść niezauważenie. A potem wykonam szybki sprint. Zerwę się do sprintu. A następnie za pomocą kija trackerskiego będziemy te moje ślady analizować. Zarówno pod względem długości kroku, zarówno pod względem kierunku kroku, jak i oczywiście po tych najważniejszych elementach, czyli podłoga, ściana, horyzont śladu. Zapraszam. Ok, analizujemy mój pierwszy marsz. Tu mamy początkowy odcinek mojego marszu, zaraz przeanalizujemy środkowy i końcowy. Mamy nasze wcięcie na typową długość kroku, którą sobie wcześniej pobraliśmy podczas trailingu. Sprawdzamy kciuk, sprawdzamy przeciwstawną część pięty. Środek kroku, wcięcie na środku śladu. Szukamy, skanujemy, idealna długość, dokładnie taka jak zmierzyliśmy na początku. Podłoga śladu, jak widać, trochę inaczej wygląda na śniegu. Widać, że ściany śladu są prostowane do podłoża, w miarę wyraźne. Tutaj wszystko widać elegancko. Na horyzoncie śladu nie ma żadnych tutaj jakichś super zakłóceń. Długość kroku się zgadza. Trzy charakterystyki śladu się zgadzają dla normalnego kroku. Wszystko się zgadza i wszystko się zgadza. Perfekcyjnie się wszystko zgadza. Cóż, przejdźmy do kolejnych trzech śladów. Ok, widzimy nasze kolejne trzy ślady. Tu co możemy zauważyć, zaraz zmierzymy. Tutaj pięta palce. Podłoga śladu się zgadza, ściana się zgadza, horyzont się zgadza. Teraz sobie zmierzymy kolejne dwa ślady i zobaczcie co się dzieje. Już się nie zgadza. Ten ślad już jest ewidentnie dalej. Wtedy zawsze jak odmierzałem krok, to zawsze lądowałem końcówką kija no, w środku śladu. A teraz biorę wcięcie na środek śladu, łączę dwa punkty, skanuję i znajduję koniec pięty. Krok się ewidentnie wydłużył. Badam okolice, czy są jakieś przeszkody terenowe, czy człowiek musiał albo zwierzę nad czymś przechodzić, coś omijać, pod czymś przechodzić, wdłużyć krok. No jeżeli tego nie znajduję, to znaczy, że coś jest na rzeczy, więc trzeba już uważać. Tak samo tutaj, w tym śladzie, podłoga śladu, zobaczcie, z tyłu jest dużo bardziej połamana niż podłogi śladu w tych dwóch śladach. Są w miarę klarowne, widać wszystko elegancko. Tutaj jest połamana. To już jest kolejny nasz znak, że jakaś siła została użyta większa. Jest nie dość, że dłuższy ślad, to i większa siła została tutaj użyta, powodując połamaną tylnią część śladu. Zrobię Wam zbliżenie na ten ślad, bo tutaj kolejna wskazówka jeszcze jest. Poczekajcie chwilkę. Tak jak mówiłem, dłuższy ślad, tył śladu mocniej popękany. I zobaczcie, tutaj jeszcze jest głębiej, jakby większa siła była użyta tutaj w tym miejscu. Jest większe zagłębienie.
niż było w poprzednich śladach. Tak więc cóż, no mamy już trzy wskazówki, więc no teraz jak już to wszystko widzimy, to mamy w głowie, że jak przy kolejnym odmierzaniu, jak będziemy nie widzieli śladu znowu bliżej, możemy się spodziewać spokojnie, że będzie jeszcze dalej, dlatego nie panikujemy, jak go nie znajdujemy. No i zaraz na waszych oczach go poszukam i go znajdziemy i go przeanalizujemy. Mamy dwa kolejne ślady. Mamy ten ślad, który właśnie omawiałem na zbliżeniu. Tutaj znowu odmierzamy długość kroku standardową. Skanujemy. Nie ma śladu. Zobaczcie, jest jeszcze dalej. Dużo dalej niż nasze wcięcie. Tu już jest ewidentny krok wydłużony. Tak jakbym się rozpędzał do wykonania skoku. I zobaczcie na ten ślad, co tu się dzieje. Podłoga śladu z tyłu rozwalona na drobne kawałeczki. Ściana śladu jak krater wbita do środka. Z przodu śladu, podłoga śladu wbita w ziemię ze 3 razy bardziej niż w tym śladzie, gdzie jest i tak ze 2 razy bardziej niż w śladach poprzednich. Potężna siła wbita w ziemię. Coś się odpychało z naprawdę praktycznie z całej siły, tak naprawdę mógłbym powiedzieć. No horyzont śladu połamany dużo bardziej oczywiście niż w poprzednich śladach. Więc no teraz w tym momencie jak widzę coś takiego, no to następny ślad mogę się spodziewać, że będzie dużo dalej. Używając tego, co już wiem z treningu, wiem, że ściany śladu, mimo to, że są strasznie wbite w spód to i horyzont, to nie ma jak już specjalnie więcej z jednej strony niż z mniej. Więc wiem, że mniej więcej ten ślad będzie gdzieś z przodu. Nie muszę, pamiętamy, że z trailingu, że jakby tutaj było rozwalone na kawałki jeszcze bardziej, to wtedy wiemy, że szukamy nie z przodu, tak jak pokazuje oś śladu, tylko odbijamy w stronę przeciwstawną, tam gdzie jest czyściej w okolicach śladu. Tak więc zbliżenie na ten ślad jeszcze raz, żebyście mogli wszystko widzieć. O, zobaczcie, teraz widzicie dużo lepiej, tak jak mówiłem, podłoga śladu z tyłu śladu rozwalona na kawałki. Tutaj dziura wybita przodem stopy. Widać, że duża siła działała tutaj, żeby odepchnąć jakąś masę w tamtym kierunku, powodując zniszczenia z tyłu. Cóż, zobaczmy, poszukajmy kolejnego śladu. Ok, tutaj ewidentnie, jak już widzicie, długość śladu, sobie pro forma zmierzymy, dużo więcej niż cały kij, w tym miejscu, gdzie się spodziewaliśmy. No i tym razem tak samo widać, że większa siła wylądowała z tyłu niż z przodu. Tak więc klasycznie zbliżenie na ten ślad nasz najnowszy. Ok, zobaczcie. Krok już super wydłużony, czyli już wiemy, że 3 razy dłużej niż normalny krok. To nie jest krok biegowy, tylko to jest krok, no to był na pewno skok, bo taka wielka siła, która była włożona tam poprzedni ślad, który widzieliście, tutaj dość spora siła wylądowała i głównym jakby indykatorem tego, że to było lądowanie, to zobaczcie napięte. Na tył śladu jest wbity dużo głębiej niż przód śladu. Tak jak człowiek idzie i biegnie, pięta palce, tak samo i skacze. Wyskoczyłem z palców, wylądowałem na pięcie, co doskonale widać na filmie i też doskonale widać to na śladzie. Tak więc cóż, używając trailingu, osi śladu, 3 charakterystyk śladu, podłoga, ściana, horyzont oraz długości śladu przeanalizowaliśmy mój marsz numer 1. No to teraz przechodzimy do mojego marszu numer 2. Zapraszam. Ok, tutaj widzimy początkową fazę mojego drugiego marszu, czyli kiedy się skradałem, a potem sprintowałem. Tak jak tutaj w poprzednim przypadku, robimy to samo dokładnie z pomocą kija trackerskiego. Środek śladu, 2 przeciwstawne punkty, kciuk, przeciwstawna strona pięty. Skanujemy w kolejny. Nagle widzimy, że ślad jest dużo krótszy. Też dużo płytszy, jakby dużo mniejsza siła tutaj działa, dużo bardziej klarowny, tutaj dużo mniej jest połamany zarówno horyzont śladu, jakby płytszy jest to, co widać po ścianach i podłoga śladu jest też taka jakby no bardziej klarowna. A co najważniejsze, to krok jest krótszy. Tutaj jest krótszy, tam dalej też jest krótszy. To jak już kilka razy takich śladów odkryjemy i pokrywają nam się mniej więcej z długością wszystkie, no to wtedy sobie zaznaczamy długość kroku, kiedy jest krok skrócony. Że jak już na przyszłość będziemy znowu widzieli, że krok jest skrócony, to wtedy po prostu będziemy już mieli tą pętelkę na miejscu, że nie będziemy musieli tego już drugi raz ustawiać. Tak więc w tym momencie ślad przedni, końcówką kija na środek najeżdżamy i skanowanie odwrotne,
do poprzedniego śladu i jak już to zrobimy, to wtedy na środku poprzedniego śladu umieszczamy, czyli w tym miejscu powinna się znaleźć pętelka. Zaciskamy, żeby się w miarę nie ruszała i mamy odliczoną długość kroku, kiedy krok jest krótszy. Tak więc cóż, wiemy, że już ktoś ma krok skrócony. Teraz zbliżenie, jeszcze jedna taka ciekawostka, może bardziej zaawansowana. To co widzieliście w poprzednim klipie, kiedy w poprzednim marszu chodziłem, no to widać było ewidentnie, że jest marsz pięta palce. Możesz sobie przewijać ten film i porównywać te różne ślady, to nawet zalecam. W tym wypadku zobaczcie, że głębiej jest podłoga śladu umieszczona z przodu niż z tyłu. Tak samo śnieg, zobaczcie, w tym akurat wypadku jest bardziej skompresowany niż z tyłu. Czyli to jest kolejna jakby wskazówka, że nasz obiekt, osobnik, szedł palce pięta zamiast pięta palce. Ewidentny znak, że ktoś próbował iść cicho. Ok, kolejne ślady. Tutaj jest ostatni z naszej poprzedniego ujęcia. Szukamy kolejnego śladu po naszym skróconym, czyli już od pętelki, nie od naszego wcięcia. Szukamy kolejnego śladu, przykładamy, łączymy punkty, skan. O! I zobaczcie, co się dzieje. Ogromna siła działała, ale nie będę jeszcze raz tego wszystkiego powtarzał. Znowu mamy tyłu śladu, praktycznie nie ma. Horyzont śladu dużo bardziej uszkodzony. Przód śladu naprawdę wbity w ziemię dość mocno. I następny ślad, który tutaj widać, jeszcze mocniej. Ten sam mechanizm, co widzieliście w przypadku skoku, tylko w tym wypadku przejdziemy do kolejnych trzech jakby śladów na ziemi i pokażę Wam już na podstawie, jak rozróżnić skok od sprintu za pomocą właśnie kija trackerskiego i odmierzaniem długości kroku. Przechodzimy do kolejnych śladów. Ok, i tradycyjnie mamy kolejne nasze trzy ślady. Ten jest ostatni, który widzieliśmy w poprzednim klipie. I znowu mierzymy za pomocą pętelki i ewidentnie widzimy, że ślad tutaj się wydłużył. Mierzymy za pomocą wcięcia w takim razie. Jest nadal dłuższy ślad minimalnie. Minimalnie dłuższy jest niż tutaj nasze wcięcie. Więc już mamy wszystkie podstawy, żeby stwierdzić, że ktoś zaczyna biec. Mocna siła, krok dość bliżej niż w poprzednim przypadku, w przypadku skoku. Bliżej i dłuższy niż nasz typowa długość kroku naszego obiektu. Dlatego mierzymy sobie kolejny ślad. Tutaj za pomocą naszej starej, sprawdzonej metody, czyli już od głównego, czyli może jest jeszcze dłuższy, czy może nie. Skan. No i widzimy, że jest jeszcze dłuższy, czyli trafiamy na piętę zamiast na środek śladu. I kolejny ślad, podobnie jak widzicie, dokładnie tak, że zaraz Wam zbliżę te trzy ślady, żebyście je widzieli lepiej, ale podobnie jak te wszystkie, dużo mocniej jest ziemia wbita z przodu niż z tyłu. Tutaj nawet widać na horyzoncie śladu jakieś odłamki, które ewidentnie leżą na śniegu pierwotnym. Czyli nie jest to połamany śnieg pierwotny z ziemi, tylko jest to kawałek śniegu, który wyleciał skądś tam i wylądował na warstwie śniegu. Tutaj widzimy to, więc to kolejne ewidentne, że to siła działa dość spora. Jak już kilka razy odmierzymy taką długość kroku, to tak samo jak w przypadku skradania się, odmierzamy krok dłuższy niż typowy. Czyli tak samo, koniec patyka na środek śladu i analizujemy do tyłu i tam, gdzie jest środek śladu poprzedniego, tam umieszczamy pętelkę, zaciskamy i tym sposobem mamy odmierzony długość śladu typowego, skróconego i wydłużonego. I w tym wypadku mamy już na tym kiju trackerskim perfekcyjnie już odmierzone długości kroków, które ułatwią nam przy śledzeniu konkretnego obiektu. Tak więc cóż, czas na zbliżenie. Pierwszy ślad z ostatniej trójki, wydłużony. Drugi ślad. I wędrujemy do śladu numer 3. O tutaj. No cóż, czyli podstawowe mechanizmy, długość kroku, oś śladu, trzy charakterystyki śladu, podłoga, ściana, horyzont. Za pomocą właśnie tych elementów sobie zinterpretowaliśmy ślady. No to cóż, przechodzimy dalej do kolejnego aspektu trackingu, którym są, w tym filmie będą podstawy trackingu psychologicznego. Zapraszam. Ok, to przejdźmy zatem do kolejnej dziedziny trackingu, jaką jest tracking psychologiczny. Pokażę tylko podstawowe tutaj takie zasady, zagadnienia, które są w stanie nam pomóc stwierdzić,
czy nasz obiekt, nasze zwierzę, czy człowiek, które tropimy, w jakim jest mniej więcej stanie psychicznym, czy wie, gdzie idzie, czy nie wie, gdzie idzie, czy jest przestraszony, czy niepewny. W tej dziedzinie tutaj nie będę się zagłębiał jakoś super głęboko, tutaj pokażę tylko takie podstawowe aspekty, takie fizyczne aspekty śladu, które pozwolą nam stwierdzić, czy zwierzę po prostu wie, gdzie idzie, czy nie wie, gdzie idzie. Czyli tradycyjnie na tym białym obszarze za mną wykonam marsz, gdzie udaję, że jestem przestraszony i nie wiem, gdzie idę. Czyli po prostu będę się rozglądał za siebie, na prawo, lewo, będę szedł takim niepewnym krokiem, a potem sobie te moje ślady przeanalizujemy, no i zobaczymy, jakie informacje można z tego wyciągnąć. Zapraszam. Ok, tak więc przystępujemy do analizy śladu. Tutaj co widzimy, zakładając, że wcześniej widzieliśmy normalny krok przy normalnym marszu. Przykładowo widzieliśmy normalny krok i w pewnym momencie nam krok się skrócił jeszcze bardziej niż nasz krok skrócony. Czyli mówiąc, że nasz krok skrócony, a on nam się skrócił jeszcze bardziej. To jest pierwsza charakterystyka, jak obiekt, jakieś stworzenie nie wie do końca, gdzie iść, nie jest pewne, gdzie idzie, to po prostu te kroki są dużo krótsze. I tak jak widzimy w tym miejscu, widzieliście mnie, krok miałem bardzo skrócony. To jest pierwszy jakby indykator tego, że ktoś po prostu, że coś nie wie, co się do końca dzieje i nie jest pewny siebie. Tak samo jak w przypadku skradania się, ślady są płytsze, bo kroki są robione lżej i bliżej siebie. To jest bardzo podobne. To, co ewidentnie różni ten ślad od skradania, to jest to, że jakby osie śladu, które sobie liczymy, nie są tak regularne jak w przypadku marszu normalnego albo przy skradaniu. O tym powiem jeszcze potem, bo to widać dużo lepiej na parze śladów trochę dalej. Ale drugim indykatorem jest to, że długości śladów w pewnym odcinku są nieregularne. Tutaj mamy dla przykładu, zobaczcie, tutaj wam policzę długość śladu taka. O, tutaj już jest troszkę inna, ale już do kolejnego, zobaczcie, tutaj akurat już jest długość śladu skróconego. To jest kolejny indykator, po prostu długość kroku się zmienia. Jest krótszy, dłuższy, krótszy. I to nam wskazuje taki jakby pierwszy nasz znak, że nasz obiekt nie wie do końca, co się dzieje. Tak więc przejdźmy do następnego aspektu. Kolejnym elementem tego jest to, że co któryś ślad mamy indykatory w tym śladzie, że nasz obiekt skręcał. A mimo to następny ślad jest tam, gdzie powinien być, kiedy idzie normalnie. Dlaczego tak jest? Podobny efekt na ziemi widać, jakby ktoś skręcał, jeżeli ktoś się odwraca. Mocno albo słabo, w lewo, w prawo albo do tyłu, to już w ogóle widać je najmocniej. O co tu chodzi? Zobaczcie. Ślad jest przekrzywiony tak, że z jego prawej strony jakby jest głębszy. Widać to po ścianie śladu i po podłodze śladu, która jest przechylona. Jest głębszy z tej strony, płytszy z tej strony. Ściana i horyzont śladu z tej strony jest jakby bardziej poukładana niż z tej strony. Z tej strony jest bardziej rozwalona, bardziej tutaj pomielona. No i oczywiście zobaczcie, na horyzoncie śladu są wyrzucone kawałki śniegu. O! Widzicie? Ślad wyglądał tak, jakby zwierzę skręciło, no ale nie skręciło. Ślady są blisko, w takiej okolicy, że po prostu tak jakby szło normalnie. Dobrze, przeanalizujmy kolejną parę śladów, a mianowicie ten ślad i następny, który jest kawałek dalej. O, tutaj widać najlepiej tą zależność, o której mówiłem wam wcześniej, czyli kiedy osie śladów nie do końca się pokrywają. Tutaj to trochę bardziej rozwinę na podstawie tych dwóch śladów. A mianowicie zobaczcie, jak łączę punkty kluczowe, czyli kciuk i przeciwstawną część tyłu stopy, pięty, no to zobaczcie, oś wędruje sobie tak, elegancko, a z drugiej strony, jak połączę kciuk i przeciwstawną stronę pięty, no to oś idzie sobie tak. Kiedy nasz obiekt idzie normalnie, wie, gdzie idzie, to domyślnie te osie się tak nawzajem przycinają pod mniej więcej całym kątem. Jest cały czas coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego. W tym wypadku te osie albo się przycinają pod nieregularnymi kątami, czyli raz pod takim, raz pod takim, raz pod jeszcze innym, a czasami, tak jak i w tym wypadku, po prostu nie przycinają się wcale. Ta oś z tą osią
nigdy się nie przetną z przodu. Z tyłu oczywiście tak, ale interesuje nas przód. One się nigdy nie przetną. A jak to widzimy, to już jest taki największy taki indykator tego, że no rzeczywiście nasz obiekt nie wie do końca, gdzie idzie, kiedy te osie się nie przecinają zupełnie. Oczywiście najpierw to tak jak przy każdym aspekcie, kiedy świat jest inny niż normalny, bierzemy też pod uwagę też przeszkody inne, typu czy nasz obiekt musi coś obejść, musi się przed czymś schylić, musi nad czymś krok duży zrobić. Jeżeli tego nie ma, no to wtedy wiadomo, analizujemy już tak jak mówię. Dlatego cóż, na podstawie tych właśnie fizycznych elementów, które można wyczytać ze śladów, czyli dużo krótsza długość śladu, nieregularna długość śladu, co jakiś czas ślad, który wygląda jakby skręcał, no ale obiekt nie skręca, no i osie śladu, które są nieregularne, a czasem w ogóle się nawet nie przecinają, i to jest jakby nasza, to są nasze takie jakby cztery główne aspekty, które bierzemy pod uwagę i za pomocą ich stwierdzamy, że nasz obiekt nie jest do końca przekonany, gdzie idzie. Do tego dokładamy otoczenie, do tego dokładamy naszą wiedzę, którą wiemy, jakie zwierzęta inne występują w okolicy, albo inne ślady zwierząt, które widzimy, na przykład drapieżników, i na podstawie tego właśnie powiększamy, jakby udoskonalamy swój obrazek, jakby profil okolicy zarówno naszego obiektu, jak i profil okolicy, w której się znajdujemy. No dobrze, tak więc przejdźmy do dalszej części filmu. Zapraszam. Okej, tutaj sobie wykonałem jeszcze jeden marsz. Prostopadle do słońca, do promieni słonecznych. Tu wam pokażę też, że tak jak teraz, słońce jest już nie najwyżej, nie jest to jeszcze może zachód słońca, ale jak widzicie, no nie jest ono już wysoko, jest tak mniej więcej 30-35 stopni nad horyzontem. Tutaj jeszcze działa taka zależność, że jak macie ślad, na przykład ten, tutaj wam zbliżę, to łatwiej się je znajduje, łatwiej się je analizuje, kiedy słońce świeci pod kątem, bo wtedy w śladzie robi się taka ta strefa cienia, o której też mówiłem przy agingu. I ta strefa cienia po prostu powoduje, że ten ślad nam się odbija z daleka i po prostu łatwiej nam go zobaczyć. I też łatwiej nam go analizować, jeżeli chodzi o tutaj charakterystykę na przykład podłogi śladu. Ten sam aspekt będę pokazywał dziś w nocy na podstawie mojej latarki. Teraz będę mówił trochę ciszej, bo po prostu nie umiem zmusić się do gadania normalnie, kiedy jestem sam w nocy, w lesie. Ale pokażę wam teraz taką zależność. To, co wam mówiłem przy zachodzie i wschodzie słońca, ten sam trik można stosować w nocy z latarką. Dla mnie najlepiej to działa z filtrem czerwonym, ale można też używać latarek o innych kolorach, albo po prostu z białym światłem. Zobaczcie, jak świecę z góry, no to widać ten ślad jako tako. No jest. Ale patrzcie teraz, co się stanie, jak zaświecę pod kątem. Zobaczcie. Widać go dużo, dużo lepiej. A to jest dlatego, że tak jak w przypadku tego, co wam mówiłem w przypadku słońca. Wtedy ślad zostawia dużo tak zwanych tych światłocieni. I one bardzo ładnie go jakby tak, no, wyświetlają na tle całego tutaj otoczenia. I to samo ze słońcem się dzieje. Tutaj wam zasymuluję, teraz latarka jest słońcem. Słońce wschodzi. Wszystko wygląda dobrze. Idzie do góry, do góry, do góry, do góry i jest południe. Nie ma światłocieni. I słońce idzie w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. I znowu są światłocienie. I znowu ślad jest lepiej widoczny. No dobrze, to jest taki trik i bonus, który chciałem wam pokazać, że działa w porze nocnej. Dobra, przechodzimy dalej. Kolejnym elementem, który muszę w tym filmie poruszyć, jest tak zwany tracking, czyli śledzenie na liściach lub na innej nieklarownej powierzchni, tak jak tutaj. W większości przypadków będą to liście, igły albo inne niedoskonałości, które leżą na ziemi. W praktyce znalezienie takich śladów, jakie pokazywałem w większości mojego materiału, występuje dość rzadko w terenie. W większości przypadków w praktyce będziecie po prostu zmuszeni do śledzenia swojego obiektu przez większą część czasu właśnie na takiej powierzchni. Na liściach, na igliwiu, na innych niedoskonałościach. Dlatego teraz to, co chcę wam pokazać, to jest kilka bazowych zasad, które rządzą tym właśnie mikroelementem trackingu, czyli śledzeniem na niedoskonałej powierzchni, analizując różne zmiany, które w niej zachodzą względem
naturalnego położenia zanieczyszczeń na ziemi. Teraz klasycznie widzicie, znalazłem kawałek terenu, gdzie większość tych liści leży tak jak powinno, czyli spadło z drzewa, położyło się na ziemi, oklapło, deszcz je ładnie uprasował i sobie elegancko leżą, tak jak sobie leżą. Klasycznie przejdę sobie, wykonam marsz taki po tych liściach, żeby potem Wam przeanalizować, jak te liście zmieniły swoje położenie i na co szczególnie zwracać uwagę podczas tropienia właśnie na takim obszarze. Ten marsz wykonam tak jakby z przesadą. Oczywiście przesadzę trochę, no ale to po to, żebym miał możliwość kamerą to dobrze uchwycić i żebyście rzeczywiście widzieli różnicę po tym, kiedy ja przejdę. Tak więc cóż, wykonuję teraz marsz, a potem przechodzimy do analizy. Zapraszam. Ok, więc jak widzicie, położenie liści się zmieniło. Jeszcze zanim omówię te kluczowe elementy, to przybliżę Wam podłoże, po którym szedłem, żebyście mogli sobie sami przeanalizować, co tu się zmieniło. Co tu się zmieniło, kiedy ja szedłem. Tam sobie poszedłem, dalej z powrotem. I teraz tak, tak naprawdę kluczowe elementy są dwa. Musimy zwracać uwagę na kolor liści, który jest na górze i na dole. Zawsze liść ma inny kolor na górze niż na dole. Tutaj chodzi o to, że kiedy liść spadnie na ziemię, tak jak teraz widzicie, jest górą wystawiony jakby do góry, albo spadnie do góry nogami, to wtedy dołem jest wystawiony do góry, to wtedy jego górna część, załóżmy, że spadł normalnie, czyli tak, to jego górna część jest wystawiona wtedy na wiatr, na słońce, schnie i po prostu woda jakby na nim siada, schodzi z niego, siada, schodzi z niego. W większości czasu w lato jest suchy i po prostu inaczej ta powierzchnia wygląda niż powierzchnia spodnia, która przylega do ziemi i tak naprawdę w większości czasu jest wilgotna, zatem po prostu zmienia kolor z przeważnie na ciemniejszy. Tutaj nawet widzicie, spróbuję Wam przybliżyć, nawet są zaczątki grzyba. Takie czarne punkciki tutaj, taki biały nalot. To są zaczątki mikroorganizmów, które właśnie się tam osadzają ze względu na to, że po prostu tam jest wilgotno. No i w tym momencie, jak liść sobie leży elegancko na ziemi i ja się o niego potykam, to przewracam go albo do góry nogami, albo odrywam go delikatnie od ziemi i on sobie tak sterczy. I jak widzimy, że liść sterczy i przeważnie ten liść do nas właśnie pokazuje tą ciemniejszą stronę, czyli cała powierzchnia, która jest ładnie ułożona, jest jasna, ale widzimy ciemniejsze elementy, czyli znaczy, że liście są przewrócone, jakby oderwane od ziemi, nie leżą tak, jak powinny. Teraz co Wam pokazuję, bardzo dobrze, że jest sucho. Te spodnie części liści są niewiele od siebie się różnią, oprócz tego lekkiego zaciemnienia, no i pierwszych elementów drobnoustrojów pod spodem. Kiedy jest mokro, wtedy jest dużo łatwiej, bo wtedy, kiedy ta woda rzeczywiście jest w terenie, to wtedy ta spodnia część liści jest dużo ciemniejsza niż ta górna, więc dużo łatwiej Wam to zauważyć. Ok, tutaj Wam teraz przybliżyłem to miejsce, gdzie zrobiłem moim zdaniem największy rozgardiasz. No i tutaj widać klarownie, że raz, liście nie leżą gładko na podłożu, nie są jakby wyłożone jak dywan, czyli jakby spiętrzyły się, są wyższe i są po prostu wyżej niż cała reszta liści, która leży dookoła, tutaj są ładnie przyklejone na przykład. Po drugiej stronie tej kubki też są dość ładnie przyklejone do ziemi. Liście są podniesione do góry, no i sami sobie przeanalizujcie, które leżą do góry nogami, które były przewrócone. To musicie sobie przeanalizować z tego, co teraz widzicie. Kolejnym aspektem, elementem, a właściwie jakby techniką, która nam tym dużo ułatwia, no to oczywiście jest nasz stary kij trackera, który nam pozwala na taki manewr, że kiedy widzimy niedoskonałość w terenie, tutaj postaram się Wam trochę zbliżyć, żebyście to widzieli. Jak widzimy niedoskonałość w terenie i potem nie wiemy, gdzie jest kolejna niedoskonałość, nie możemy jej zlokalizować, bo jest na przykład za trudno, jest za mało odróżniana od terenu, no to wtedy bierzemy nasz kij trackera i szukamy. I o, jest liść tutaj podniesiony, praktycznie stoi sobie. On tak naprawdę nie stał sam z siebie. On leżał sobie normalnie w ten sposób, ja go tutaj poruszyłem. I w ten sposób, jakby jego ciemniejsza strona, tutaj nawet Wam go pokażę z bliska, gdyż jest to dość dobrze widoczne. Leżał sobie jakby tą stroną do góry, a ja go zauważyłem po jego dużo ciemniejszej stronie.
pomagając sobie kijem trackera. Bez kija trackera musiałbym oczywiście skanować cały teren, a z kijem trackera, jak mam trailing, wiem, gdzie był poprzedni ślad, poprzednia niedoskonałość, to sobie moją przednią niedoskonałość znajduję, no i tym sposobem jestem w stanie iść dalej. Tutaj są dość użyteczne ćwiczenia, żeby to sobie wyćwiczyć. Potrzeba do tego dwóch osób. Jedna osoba bierze belkę, przywiązuje ją sobie sznurkiem do pasa i ciągnie ją za sobą przez jakiś tam obszar, a druga osoba potem idzie po tym samym śladzie. Z biegiem czasu wielkość belki można zmniejszać. Potem jak już idzie bardzo dobrze, no to wtedy po prostu nasz partner, żeby chodził tak jak ja chodziłem, kiedy widzieliście, czyli tak jakby przesadzał z zostawianiem śladów. A na sam koniec, jak już będzie rzeczywiście dobrze wychodziło, no to można już wtedy pokusić się o śledzenie kogoś, kto normalnie szedł. Podsumowując filmik, na jedno wideo myślę, że informacji jest wystarczająco dużo, aż za dużo, żeby zacząć naukę i treningi samemu. Taki był cel stworzenia tego wideo. Jeżeli jakimś sposobem to wideo okaże się, że było dla Was specjalnie pomocne lub praktyczne, możecie nas wesprzeć. Linki do tego, jak to zrobić, są w opisie filmu. Odwiedźcie nasz sklep, gdzie oferujemy artykuły survivalowe i outdoorowe. Zapraszamy na nasze szkolenia, zarówno podstawowe, jak i kompletne. Jeżeli byłbyś zainteresowany seminarium z tej tematyki w terenie, odezwij się do nas przez stronę. Możemy się umówić na szkolenie indywidualne, możemy się umówić na szkolenie z grupą. Tutaj jest pełna dowolność. Jeżeli chcecie przyjść na szkolenie ogólne, sprawdźcie zakładkę szkolenia. Tam będziecie mieli wszystkie opisy szkoleń, na przykład najpopularniejszych, jak i tych tematycznych, gdzie możecie się zapisać. Tak więc cóż, jeżeli chodzi o to wideo, to więcej dodania nic nie mam. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się przy następnym wideo z następnym zagadnieniem survivalowym, outdoorowym lub pokrewnym. Trzymajcie się, cześć!